Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj luźno, bardziej vlog, bo nie tylko dystrybucjami linuxowymi człowiek żyje, choć najchętniej wy to oglądacie widzowie, tak? To najbardziej kanał nakręca, więc no robię tego po prostu dużo. Słuchajcie, dzisiaj podstawowym można powiedzieć źródełkiem, tak, informacyjnym w tym odcinku będzie to, iż firma Broadcom, czyli właściciel VMware, ogłosił wczoraj bodajże, tak, czyli chyba we wtorek, że VMware i Fusion przy okazji będzie za free. Ja wiem, to nie jest flashback, to nie jest déjà vu. Będzie za free dla wszystkich. Nie tylko dla użytkowników domowych, ale także dla wszystkich, dla firm, studentów, organizacji i tak dalej. Wow, ale właśnie musieli dostać, nie powiem czego, wzrostu ciśnienia krwi ci, którzy przedwczoraj zakupili albo parę dni temu zakupili licencję na ten program, tak? No to sobie pogadamy o tym dzisiaj. Dodatkowo, słuchajcie, dwie paczuszki przyszły od Elecrow. Dwie takie rzeczy. Co to jest? Nie będę jeszcze zdradzał, ale powiem, że jest fajnie. Jest to dość nietypowa rzecz, a do kompletu użyję tego, czyli Raspberry Pi 02W. To nam się przyda. Z jakim skutkiem zobaczymy. Dodatkowo, jako że od wielu ładnych lat Linux Magazine, tak, znaczy sponsorem, jest partnerem tego kanału, postanowiłem, tak, w końcu postanowiłem pokazywać wam z tych magazynów niektóre ciekawe artykuły, albo można powiedzieć rzeczy, które tutaj autorzy tych artykułów wykonują, tak? Więc mam nadzieję, że wprowadzenie czegoś takiego do kanału może kogoś bardziej zainteresuje, bo słuchajcie, Linux Magazine to jest oczywiście miesięcznik wydawany przez wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Ostatnio pochrzaniłem, przepraszam, tak? W każdym razie można sobie taki magazyn, że tak powiem, zamówić jako prenumeratę. To co, przechodzimy do VMware'a. A ja czekam na co będzie się działo w sekcji komentarzy, bo być może oglądają to osoby, które posiadają firmy, albo jakieś menedżerowie firm z IT, którzy wykupili jakiś czas temu VMware'a i teraz będzie orzesz ty. Zapraszam. Tym, że VMware jest ogólnie zaczyna być bezpłatny, mówiłem już około 5 miesięcy temu. Filmik o tym jest, wtedy to było bezpłatne dla użytkowników domowych. Natomiast 11 listopada pojawił się na blogu VMware artykuł, można powiedzieć, VMware Workstation Pro są teraz bezpłatne dla wszystkich użytkowników, całkowicie. Oczywiście, co to oznacza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, dostęp społecznościowy, bla, bla, bla. Słuchajcie, temat jest dość, można powiedzieć, ważny, dlatego już, no nie chcę tu zabrzmieć kolokwialnie i to, że pomijając tych, co zapłacili za to, tak? No zapłacili za to i nie taką nową małą kwotę, można powiedzieć, za ogarnianie tego i tak dalej, i tak dalej. Oni, ciekawe jak oni się teraz czują, chyba niezbyt dobrze, ale tutaj jest jeden olbrzymi haczyk, który dla niektórych może być, no być albo nie być. Słuchajcie, to, że został wycofany właśnie VMware, ogólnie tak to będę mówił, tak? Znaczy wycofany, został po prostu udostępniony całkowicie bezpłatnie, to nie znaczy, że kod jest otwarty, nie, kod jest dalej zamknięty. Wszystko zostaje tak jak było. Kwestia jest tego, że nie możecie już nabyć pomocy technicznej. Cała pomoc techniczna do tego softu przechodzi właśnie na, można powiedzieć, ręce albo posty ludzi, społeczności na całym świecie. Jedyne informacje to będą informacje, powiedzmy, inżynierów, osób, które tego używały i tak dalej, i tak dalej. I tylko one w tej chwili będą mogły wam pomóc. Nie ma możliwości zakupienia płatnego wsparcia dla tego typu softu, a czasami dla tego typu softu coś takiego jak najbardziej było potrzebne, szczególnie w firmach, prawda? No tego już niestety nie ma. Do tego jakiś czas temu wiele osób używało ESXi, tak, był taki, to jest cały hypervisor, coś, ale Proxmox, powiedzmy, środowisko wirtualizacyjne, jeżeli dobrze kojarzę, to się vSphere nazywało, tak. To kiedyś była wersja, powiedzmy, mocno okrojona, ale bezpłatna. Od maja albo kwietnia już jej też nie ma, jest tylko wyłącznie wersja płatna subskrypcją, tak, z płatną subskrypcją można sobie to wykupić. wiele postów jest, można sobie o nich poczytać. No i ludzie to, co piszą, no to sorry, no jeżeli także się postanowili temat, to jedyna Proxmoxa, tak? Wiadomo, że Proxmox to jest świetne, bezpłatne środowisko wirtualizacyjne. Jest to wersja bezpłatna, jest wersja płatna dla tam komercyjna i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę wnikał w szczegóły tego, nie? Ale coś takiego istnieje. Ale wracając teraz do VMware Workstation Pro, czy dobrze się stało, że oni to po prostu... Niektórzy mówią, że oni to nawet porzucili w tej chwili, tak? Jeżeli chodzi o wsparcie, to tak. Pytanie, jak ta firma Broadcom będzie na tym zarabiać? No na tym już nie będzie zarabiać, tak? Oni zarabiają w tej chwili, tak jak mówię, na ESXi, licencjach ESXi, na jakichś swoich rzeczach chmurowych przede wszystkim i na to po prostu postawili temat, nie? Można się zacząć zastanawiać, co dalej z VMware Workstation się będzie działo. Nie wiem, ja osobiście podejrzewam, że na pewno wszystko zwolni rozwój tego, tak? No bo jak już nie zarabiają na tym, no to nie będą dorzucali grubej kasy i czasu inżynierów, żeby to wszystko rozbudowywać. Być może za jakiś czas już usłyszymy, że no sorry, ale już nie ma VMware. No jest taka opcja, autentycznie niestety jest taka opcja. Ja wiem, że to jest kod zamknięty, ja wiem, że to nie wypada na Linuxie tego używać. Jednakże to było jedno z najlepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o na przykład Nvidię, o używanie na przykład Windowsa na Linuxie, tak? W sensie wirtualizacji, bo to po prostu na tym najlepiej chodziło, na zastrzeżonych sterownikach graficznych, to wymiata, tu nie ma nawet o czym mówić. Nie wypowiadam się, jeżeli chodzi o Macintosha, bo nie wiem, nie znam macOS-a, nie miałem nigdy do czynienia itd., itd., ale sam z Workstation Pro korzystałem i korzystam nadal na Linuxie czasami i naprawdę jest to po prostu potęga. Ja wiem, że jest KVM, ja wiem, że jest QEMU, ale Nvidia przy KVM, QEMU nie istnieje. To jest dramat, totalny bałagan i no nie. Masz Intela, masz Radeona, spoko. Może sobie tego używać. Nie ma sensu nawet mówić tutaj o VirtualBoxie, tak, i grafice 3D, która leży, kwiczy, no jest źle, tak. Teoretycznie powiedzmy, że część OpenGL-a tam chodzi, ale jak to chodzi, to jest zupełnie inna bajka, nie? Dodatkowo VMware Workstation to potęga, jeżeli chodzi o sieć, możliwości budowy sobie wirtualnych sieci, tak? W miarę prosty sposób. Również obsługa tak zwanych VLANów, czyli wirtualnych sieci prywatnych. To VirtualBox, no nie, on tego w ogóle nie obsługuje, QEMU, nie wiem jak to tam wygląda, ale chyba też niezbyt dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o VMware, to była potęga, nie? No z jednej strony jest fajnie, tak? Bo ci, co mają powiedzmy niezbyt duże firmy, a potrzebują tego środowiska wirtualizacyjnego, no to powiedzmy, że postawią sobie tego VMware Workstation i będą sobie mogli pracować za free w tym, tak? Wiadomo, że lepiej by było dla nich postawić sobie znowu Proxmoxa, ale ja nie jestem pewny, jeżeli chodzi o licencję Proxmoxa, jak to wygląda komercyjnie, tak? Więc to sorry, ale czytajcie dokumentację Proxmoxa, jak ktoś byłby zainteresowany, nie? Chyba wspomnijcie jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie. Jeżeli ktoś do teraz, powiedzmy, tak, miał wykupioną licencję na VMware Workstation, tak, czy tam Fusion, to wsparcie, które wykupił i dostał, on obowiązuje. To nie jest tak, że je od razu tracicie, nie? Tu się zwracam do biznesowych bardziej osób, jeżeli takie mnie oglądają, nie wiem. Nie mam pojęcia, może tak, może nie. W każdym razie to u was zostaje, nie? W każdym razie nie będzie już możliwości przedłużenia tego, więc na ile to wsparcie macie wykupione, na tyle ono jest udostępnione i będziecie je mieli. A dalej, no to zapraszamy na fora internetowe, tak? I sobie radzenie sobie samemu, ewentualnie przejść na cokolwiek po prostu innego, tak? To tutaj nam wygląda. Przy okazji oczywiście tutaj jeszcze przedtem powinienem wspomnieć o tym blogu Knowledge Base, tak? A propos tego ESXi, jak to wygląda. Jest tutaj informacja z września, z 7 września tego roku, że można sobie wykupić tylko wyłącznie licencję na jeżeli chodzi o właśnie vSphere, tak, ESXi. To samo, jeżeli przejdziemy sobie do portalu, na przykład Broadcoma, ja tu mam konto, tak, zrobione, nie ma możliwości pobrania już tego od dłuższego czasu. Ni hu hu, po prostu można sobie coś tam poczytać, no i de facto jest tego tyle. Ja jestem ciekaw bardzo waszych opinii na ten temat. Jeżeli ktoś tego używał, miał, nie wiem, w firmie wykupioną licencję, jak to teraz wygląda? Czy w ogóle myślicie, że to już jest koniec? Bo tak mi się powoli zaczyna wydawać wielu użytkownikom na necie, że Broadcom po prostu wykończy, bo im się nie opłaca, tak? Udostępniają za darmo, bierzcie sobie, używajcie jak chcecie, bez pomocy, ale my tu mamy coś lepszego, płatnego i tak dalej, nie? Czy to na pewno, znaczy Broadcom ogólnie mówi tak, że nie będzie to porzucone, że ten, ale ile razy duże korporacje mówiły, my tego nie zniszczymy, my tego na pewno będziemy to utrzymywać, tyle będziemy dopłacać wam do tego, żebyście tego używali za darmo, nie? No, inne firmy też, które wykupyły, powiedzmy, studia deweloperskie i tak dalej, my nic z nimi nie zrobimy. Połowa tych studiów już nie istnieje, bo spieprzyli jedną gierkę za przeproszeniem, tak, i nara. Natomiast w przypadku takiego giganta i tak dalej, no cóż, tak. Można sobie tutaj zrobić tak zwaną teorię spiskową, tak, wykupił konkurencję, no i po zabawie, tak, trzeba tą konkurencję powolutku wygasić, uwalić i tak dalej, nie, bo kasy już nie będzie przynosić. Nie wiem, to jest tylko takie moje domówienie do całego tego tematu. No, tak IT niestety nam wygląda, no teoretycznie niby AI wszystko w górę, wszystko pięknie i tak dalej, ale ta bańka w końcu pęknie i ona zaczyna powolutku pękać, bo widać co się z Intelem dzieje, tak? Że szoruje pod niej, jak to się mówi, to grubo. AMD, właśnie dzisiaj czytałem artykuł, że AMD wywaliło bodajże ponad 1000 osób z działu, teoretycznie chyba z gamingu, ale nie powiedzieli, czy chodzi tam o inżynierów, czy chodzi o marketing, czy chodzi o cholera wie co. W każdym razie jedna, druga, trzecia firma zaczynają wywalać ludzi i to na potęgę, naprawdę bardzo dużo. No bo ta banieczka piękna IT to tak średnio najeża jest ten, no. Dobra, odjechałem trochę od tematu, ale tak jak mówiłem, miał być to w miarę luźno, a nie sztywno trzymanie się takich ramek, kurde, jak jakichś obrazek albo czegokolwiek tam innego. Słuchajcie, kończę, bo to nie miało być długie, nie chciałem was też zagadać, nie wiadomo czym jeszcze. Ja będę używał, dopóki to działa, tak? Wiadomo, że na Pingwinie są problemy, szczególnie przy zmianie jądra. Ja mam spokój, bo ja mam OpenSUSE Leapa, to tu się jądro prawie nie zmienia, nie? Natomiast w przypadku, powiedzmy, arczowatych albo innych, gdzie się często jądro zmienia, no to trzeba kombinować z tym, z VMwareNetem, tak? Czyli rekompilacja modułów jest trochę utrudniona. Jest skrypt do tego, bo jest, ale mimo wszystko tak jest, nie? Ciekaw jestem, co wy będziecie robić, czy jeżeli używaliście VMware'a, to co dalej, nie? No i tak jak pytałem się, czy ktoś jest taki bardziej biznesowy na tym kanale, jego opinię na ten temat bym fajnie przeczytał, powiem to tak, w komentarzach. Dobra, słuchajcie, kończymy ten krótki filmiczek na dzisiaj. Tak jak już powtarzam od wielu dni, robi się grubo, fajnie na kanale, bo szykują się fajne testy, powiem to tak. Mam nadzieję, że one się niedługo pojawią. Te rzeczy od Elecrow też przyleciały, fajne. Nie jest to duże, ale naprawdę bardzo, bardzo fajna tematyka, powiem to tak, można powiedzieć. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że coś tam w komentarzach naskrobiecie. Jak coś, to łapka do góry. Chociaż, kurczę, niestety te filmy to moje to rzadko wylatują poza stałą grupę subskrybentów, którzy to oglądają, tak? Za co bardzo dziękuję, nie? No, fajnie by było, jakby to się troszeczkę nowych ludzi tutaj do naszego światka zrzuciło, no byłoby fajnie, byłoby. Dobra, gorąco pozdrawiam miłego dzionka, trzymajcie się ciepło, cześć.